jestem Asia, mam 32 lata, mieszkam w Warszawie z mężem i 3 czarnymi kotami. Z wykształcenia jestem psycholożką, edukatorką seksualną i pracuję w sklepie erotycznym internetowym jako copywriterka. Pierwszy raz zobaczyłam Dawida, pewnie w jakimś artykule w internecie było zdjęcie, być może od razu obejrzałam film z wywiadem i od razu sobie myślałam, że to jest człowiek, z którym ja bym zwajbowała, że to mamy jakiś taki podobny sposób bycia, wydał mi się taki uroczy i zabawny i spodobały mi się bardzo jego loki. Tak. Gdybym mogła spędzić jeden dzień z Dawidem, na pewno wylecielibyśmy z Polski. Bym poleciała na przykład do Jordanii. Myślę, że pojechalibyśmy na pustynię Wadiram i siedli sobie na tej pustyni i wzięli LSD. No to by był dzień z Dawidem Posiadu, bo tak myślę, że mielibyśmy naprawdę głębokie rozmowy i odkrylibyśmy, jaki jest sens życia. Myślę, że małomiasteczkowym w tej piosence są takie fragmenty tekstu, które gdzieś tam mnie poruszają. No nawet jak on śpiewa o tej małomiasteczkowej głowie, no to jest coś w tym. Ja jestem z mniejszego miasta niż Dąbrowa Górnicza, z której pochodzi Dawid. I wydaje mi się, że ta małomiasteczkowa głowa jest coś w tym, że trochę to małe miasto czasem siedzi w człowieku. Dawid Posiadło kojarzy mi się z Alexem Turnerem z Arctic Monkeys. Myślę też sobie o Arturze Rojku. Wydaje mi się, że na polskiej scenie muzycznej Dawid Posiadło i Artur Rojek to są tacy dwaj mężczyźni, którzy mają podobny rodzaj wrażliwości. Są trochę pozbawieni takiej toksycznej męskości. Nie mam kawałka włosów Dawida, ale mam różne artefakty. Mam tutaj całą torbę. Na przykład mam bluzę, to jest bluza małomiasteczkowy, absolutnie nie jestem w stanie odnać tutaj. To jest Dawid, to jest ogrodnik Dawid. Nie, on się jakoś inaczej tam nazywał, tak w teledysku, ale to on. To jest najważniejsza. Tak, powiedziałem, że to jest najważniejsza płyta, jaką mam. Często zadaję sobie pytanie, co porabia Dawid Posiadło akurat. Na przykład wczoraj w kinie siedziałam sobie na festiwalu filmowym i zastanawiałam się, czy Dawid chodzi na ten festiwal filmowy? Wow! Wydaje mi się, że nie, bo pewnie woli siedzieć w domu i robić Dawidowe rzeczy w domu, na przykład tworzyć kolejną piosenkę albo kolejną kolaborację z jakimś artystą. Myślę, że coś takiego robi. Mój mąż w ogóle wywodzi się z rodziny, w której słuchało się tylko metalu i to jest ciekawa kwestia. Na szczęście jego poprzednia dziewczyna i narzeczona też to nauczyła go słuchać troszkę innych rzeczy, więc już tutaj miałam trochę przetorowaną drogę i pokochał Dawida. Teraz chodzi ze mną na koncerty i świetnie się bawi i szaleje on na tych koncertach, zawsze chętnie chodzi, także super. Na pierwszy taniec na weselu wybrałam Trójkąty i Kwadraty. Wiedziałam, że to musi być piosenka, która jest dla mnie ważna, jako że Dawid Posiadło jest jednym z najważniejszych artystów w moim życiu. To był bardzo mocnym typem i przechodziłam przez wszystkie jego piosenki i wiedziałam, że Trójkąty i Kwadraty to jest taka najbardziej klasyczna jego piosenka o miłości, dosyć szczęśliwej i mamy ten pierwszy taniec, w którym w refrenie, w choreografii na Unoszę się do chmur mamy, mój mąż mnie podnosi i wszyscy biją brawo, to świetnie wyszło. Jeśli byś potrzebował jakichś poleceń gadżetów erotycznych, to jestem specjalistką teraz w tej dziedzinie i zapraszam.